po skokach pierwszej grupy zawodników oznacza to już stratę 15,8 punktu. Japończycy prowadzą, no i teraz Andreas Wittholz. Jednak Milan Tepes i Walter Hofer nie zdecydowali się na przerwanie konkursu. I pierwszy w drugiej serii ze skoczków austriackich. Andreas Wittholz. 132 metry w serii pierwszej i teraz także daleko, ponad 130 metr. Tak jak przypuszczałem, w tych warunkach ten zawodnik skoczy daleko. No to już było niebezpieczne, nie było mowy o telemarku. Rekord obiektu 133 metry. Taki był rekord, proszę Państwa, do dzisiaj, bo teraz w tym właśnie oglądanym raz jeszcze skoku Andreas Wittholz uzyskuje 135,5 metra. No myślę, że bardzo tutaj zaryzykowali Walter Hofer z Milanem Tepes. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Ustał ten skok Andreas Wittholz, choć oczywiście miał ogromne problemy przy lądowaniu. Duże przeciążenie, już lądował prawie że na płaskim. No ale jesteśmy świadkami pobicia rekordu skoczni Salpausselka w Lachen.